Dzisiaj o wisience na torcie, czyli o sugestiach i o ich przyjmowaniu. Ale zanim o tym, to przypomnę Tobie, że hipnoza to stan zwiększonej podatności na przyjmowanie sugestii. To stan, kiedy z jednej strony człowiek jest rozluźniony, ale z drugiej strony jest bardzo mocno skoncentrowany na tym, co się dzieje w środku, w nim, w jego głowie, jakie aktualnie emocje przez niego teraz przepływają. Z tej strony Ania Kacprzyk, hipnoterapeuta Głębia Umysłu. Jeśli mówimy o sugestiach i o ich przyjmowaniu, to bardzo blisko tutaj jest funkcja krytyczna umysłu świadomego. Ja wiem, brzmi to poważnie, natomiast prosto mówiąc, jest to mechanizm, który chroni dostępu do wszystkich tych zasobów, które mamy już w sobie zapisane. Jak to jest widoczne w naszym życiu? Ano na przykład, jeżeli jako dziecko nauczyłeś się, że kot to mruczy i wygląda tak i tak, to w późniejszym życiu nikt Ci nie powie, że krowa jest kotem. Czyli jest to ta bardzo fajna, pozytywna strona naszej funkcji krytycznej umysłu świadomego, bo ona nie pozwala wprowadzić nas na przykład w błąd. Czyli to, co tam zostało zapisane, my tego używamy, jest to prawda dla nas, tak? Ale jest też ciemna strona tego, bo jeśli masz zapisane w sobie i uwierzyłeś kiedyś, że jesteś na przykład gruby, to ta funkcja nie pozwala Ci powiedzieć o sobie, że jesteś szczupły, że jesteś chudy. A podświadomość, jak już wcześniej mówiłam, będzie dążyła do tego, abyś faktycznie była gruba. I to jest ta niefajna strona funkcji krytycznej umysłu świadomego. Co się dzieje w hipnozie? W hipnozie my tą funkcję omijamy. Natomiast to, że my ją ominiemy, to nie znaczy, że ona nagle się rozpuszcza i jej nie ma. Ona cały czas jest. I ona wtedy przyjmuje funkcję, rolę strażnika. Strażnika, który weryfikuje i sprawdza jakby, jakie sugestie, które wpuścić do podświadomości, a które nie. I jest to bardzo, bardzo bezpieczne dla Ciebie i dla mnie, ponieważ tylko te sugestie, które Ty chcesz wpuścić do siebie, do swojej podświadomości, zostaną tam wpuszczone. Co to oznacza? Jak to się dzieje w ogóle? Jeśli ja Tobie mówię sugestie i dla Ciebie ta sugestia jest ok, Ty ją lubisz, Tobie się podoba to, Ty chcesz tego absolutnie i wiesz, że to jest dla Ciebie dobre, to funkcja wtedy mówi ten strażnik ok, wpuszczam ją. I to będzie pracować dla Ciebie w późniejszym życiu. Natomiast jeśli Twoja postawa będzie taka, że Ty będziesz mieć nadzieję, że ta sugestia jest ok, że ona wejdzie, to ta sugestia zostanie zablokowana. Nadzieja w hipnozie jest tym, czym spróbuję w normalnym życiu. Czyli jest bardzo taka obarczona dużym prawdopodobieństwem, że coś się nie stanie. Jest kolejna możliwość, taka, że Ty, w sumie Tobie jest obojętne, czy ta sugestia wejdzie, czy nie wejdzie. Jest ok, ale bez rewelacji. To taka sugestia również zostanie zablokowana. Ona nie wejdzie. I jest czwarta możliwość. Czwarta możliwość jest taka, że sugestia będzie dla Ciebie zła. Ty jej nie chcesz. Ona jest niezgodna z Tobą, z Twoimi wierzeniami, z Twoim systemem wartości. I taka sugestia również nie zostanie wpuszczona do podświadomości. Co tam to daje de facto? Daje nam to, że Ty jesteś bardzo bezpieczny w procesie. Ja również tym samym jestem bezpieczna w procesie, ponieważ Ty prowadzisz do swojej głowy tylko to, co będziesz chciał, co uważasz, że jest dobre dla Ciebie, co chcesz, aby pracowało dla Ciebie w późniejszym życiu. Nic, co uważasz, że jest złe, nie takie,
nie wpuścisz. Po prostu to się nie stanie. Nie ma takiej możliwości. Ja nie mam takiej mocy, aby wrzucić coś ci do głowy, czego ty nie zaakceptujesz, czego nie chcesz. Także de facto ta funkcja działa dla nas tutaj w hipnozie bardzo dobrze. Dla naszego dobra, dla naszego bezpieczeństwa, dla twojego i mojego komfortu. I jeśli nawet ktoś ci powie w hipnozie, podaj mi PIN, to wiesz, co się stanie? Uśmiejesz się i powiesz, chyba żartujesz. Tak to się skończy, uśmiechniesz się ty, uśmiechnę się ja i nic się nie podzieje. Po prostu sugestia, której nie chcesz wykonać, uważasz, że jest dla ciebie niekorzystna, ona nie ma prawa zaistnieć i nie zostanie wpuszczona do twojej głowy. Ty jej po prostu nie zrealizujesz. Nagadałam się. Mam nadzieję, że dla ciebie jest to jasne. Jeśli nie, to pisz proszę. Będę odpowiadać. Daj znaka, zapytaj. Postaram się na nie odpowiedzieć, na wszystkie pytania. Natomiast na dziś dziękuję ci ślicznie i życzę dobrego dnia. Cześć.